Witam wszystkich cieplutko. Serdecznie moi drodzy, Marian Czolo z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. Mamy piątek, piąteczek nadciąga weekend, moi drodzy, ja bombarduję was szachami od rana. Po prostu dbam o wasz szachowy rozwój, żebyście nie zastygli w tym swoim szachowym progresie. No dobra moi drodzy, dosyć ciekawa pozycja z, pochodząca z partii, która miała miejsce w 2017 roku. Aleksander Griszczu kontra Magnus Carlsen, więc prawdziwe tuzy, jeśli chodzi o świat gry królewskiej. E, Magnus Carlsen, wiadomo, niepokonany od lat. No i Griszczu, który bodajże okupuje czwartą pozycję jeśli chodzi o top feed na, na świecie, może i we wszechświecie nawet. Nie wiem, czy obcy grają w szachy, jeśli tak, no to niech się z nami skontaktują. Chociaż jeżeli graliby, no to na pewno wysłaliby jakiś sygnał, że są gotowi do podjęcia, do podjęcia tutaj rękawic. Ciekawa pozycja, moi drodzy. Griszczuk wygląda na to, że ma dwa wolne piony, świetnego hetmana i jest po wszystkim. Magnus może poddać, z tym, że jest czarny na ruchu i Magnus ma teraz posunięcie. Zarówno Król z 8 jak i Król z G4 są podatni na ataki i można to wykonać korzystywać. Bezpośrednio, dosyć brutalnie, moi drodzy. Jak to? No tak to, zobaczcie. Jeżeli biały byłby teraz na ruchu, no to oczywiście wygrozi mat w dwóch. Jest szach po króle F8, hetmane w 7 checkmate. Dziękuję. Carlsen może pakować się do domu, no i ocierać łzy mokrochu chusteczką, Czy nie wiem czemu mokro w sumie. Eee, ale Karlsen na ruchu, więc teraz trzeba dać moi drodzy szacha. No, Hetman szachuje, no trzeba wykorzystać to, że króźdzo stoi. Hetman G2, szach, tak było w partii. Karlsen mówi: No dobra, zobaczymy. Może jakiegoś piona wygram, może tutaj wiecznego szacha znajdę. A może też pokuszę się o wygraną. Ogólnie rzecz biorąc pozycja jest lepsza dla białego, wiele biały ma wygraną, ale ma tylko jedną drogę do wygranej, czyli jedną furtkę dla króla, którą musi ten król się udać. I to nie jest oczywiście król H5. Jeżeli król pomyślałby już o sobocie, przy piątku poszedł na H5 bez trosko, no to w sobotę byłby pogrzeb. Jest mat w jednym, byłby mat w jednym, w postaci Hetman H3, checkmate, dziękuję Karlsen, nie jesteś najlepszy, powiedziałby Griszczuk do niego, napisałby mu na Facebooku. Po Hetman G2, no to co? Jak nie to, to może tutaj król F4. Nie jest to dobre, bo Hetman, moi drodzy H2 i dziękuję Hetman na C7, złapany za przysłowiowe ucho, leci po prostu, jest po wszystkim. Więc e, zarówno król H5, jak i król F4 przegrywają. No to może tym królem udać się, moi drodzy, na H4. Tak, to jest opcja jak najbardziej, tutaj bezpośredniej wygranej czarnego nie ma, ale jest remis, bo hetman, moi drodzy, nie wypuści tego króla z tej tutaj klateczki, cały czas będzie szachowany, król w górę nie podejdzie, no bo tutaj są piony, więc, moi drodzy, cały rząd szósty jest tak naprawdę, oczywiście na skrzydle królewskim, jest poza zasięgiem dla króla, więc król musi tańczyć w tej sferze, tutaj ma wydzielony parkiet. A niestety Hetman będzie go ograniczał, więc tutaj przeróżne, moi drodzy, szachy będą miały miejsce. Jak chcecie, to sobie ustawcie tą pozycję i zobaczcie, że tutaj można na wszelakie sposoby szachować. Hetman F2, moi drodzy, no nie wiem, gdzie król nie idzie, gdzie on po prostu nie zechce pójść, to jest seria szachów. Tak, pach, 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 jeszcze tu pionek leci, tak, załóżmy coś takiego, to jest jedna z opcji. Więc tutaj, moi drodzy, tak, to przegrywa, tu jest mat, a tu jest, a tu jest, no, jakiś tam wieczny szach, nie? Może jakieś trzykrotne powtórzenie pozycji. No cóż, co grać zatem? Tu w partii poszło, moi drodzy. Hetman Gietrz. Hetman G3, Propozycja wymiany Hetmanów. Król odbija. Mamy tu dwa wolne piony. Król jest pograniczany, Może jeszcze nawet C5, dopiero później D6. A to być może nie jest takie straszne. Jak ocenicie ruch Hetman Gietrz? to jest dobry ruch? Czy to jest może blander? To jest strzał, moi drodzy, który nawet nie zmieścił się w tarczy. Pocisk poszedł do, do sąsiedniej wioski. Podobno ktoś dostał. Dzwoniła jedna pani. Jest przypał. Moi drodzy, nie jest to dobry ruch na g Hetmanem. Nie jest. To jest straszna gafa. Tutaj, moi drodzy, z plus 7 dla białego przechodzą do pozycji minus 7 dla czarnego. Białe, niestety. Carlsen momentalnie wykorzystuje ten błąd i gra co? No oczywiście bije po biciu. A5. Wygląda niewinnie, ale A5 z groźbą A4, A3, A2, A1. To jest miażdżąca groźba, moi drodzy. Partia jeszcze trwa w ogóle, żeby było ciekawie. C5. No, pionki idą, król być może podejdzie, może białe jeszcze mają swoje szanse. Może jeszcze dadzą radę. W tym momencie, moi drodzy, poszło w partii król E7. Król E7 bardzo ważny ruch. Jak tu, to tu. Pionek nie może iść, a ten nie może być pchany, bo spada ten na E6. Ha, król przed chwilą wydawałoby się, że stoi tragicznie, tak? Odcięty na tym ósmym rzędzie, a teraz tak naprawdę okupuje dwie placówki, gdzie tutaj mogą być no, dokonane promocje, i to wystarczy. A pion idzie. A pion idzie, moi drodzy. Król nie zdąży niestety. Król niestety nie zdąży. Jest za wolny. Jest za wolny. O Otyły już ma swoje lata, więc za wolno chodzi. Pionki są szybsze, moi drodzy. Lżejsze, młodsze. Króle 7. Partia jeszcze trwa. Króle w 4, moi drodzy. A4. No można zbierać się. Zbierać się do domu. Króle 5 poszło. No może jeszcze jakieś tego typu manerwy. W tym wypadku A3. D6 z szachem. Uła. Wydawałoby się, że co? Kalsen nie zdąży dorobić, bo tam wszystko idzie z tempem. później? Nie. króle 8. Jak tu, to tu. Wbity klin, pionek nie dochodzi. Hm. Równo Zarówno to, jak i to nie działa. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Król daje kroka do przodu, tanecznym krokiem, można powiedzieć. Wychodzi na rząd piąty, na rząd siódmy i trzyma się wszystko, a groźba 2-1 jest. Nie do odparcia. Tu jeszcze król D5 i w tym momencie A2. Griszczuk poddaje partię. Coś niesamowitego. Taka gafa, taki blunder, moi drodzy. Po tym ruchu Hetman G3. No ktoś mógłby uznać, że po, to, po A5 można iść. Iść tutaj w stronę słońca po piona. Król, moi drodzy, F3 załóżmy. No to A4. Hm. Król królecz. Tak, dobrze widzę. Dobrze widzę. Król nie zdąży, niestety. Zabraknie jednego tempa. Ma za krótkie rączki, żeby sięgnąć. Pola A1. No przykra sprawa, moi drodzy. Co tutaj zatem należało zagrać? No skoro po tym szachu oczywiście. Skoro nie to i nie to i nie to, no to co? Jedynym ruchem tutaj, który jest wygrany dla białego i prowadzi do wygranej pozycji jest król F5. Król F5, moi drodzy. Po Hetman F3, który się narzuca, Hetman F4, to teraz białe mogło zaproponować wymianę śmiał. Dlaczego? Co się zmienia? No to zobaczmy. Załóżmy, że nastąpiła wymiana Hetmanów. No i tutaj poszła 5, tak? Królem można grać, moi drodzy, na E5. Pozycja się zmieniła diametralnie. Jeżeli poszlibyśmy A4, no to król, moi drodzy, D4. <grym> I co? A3? Król C3? A2? Król B2. Ajajaj, król jest right on time, można powiedzieć. Jest na czas, jak pociąg w Polsce. Każdy. <grym> to jest to. Więc jak widzicie, wymiana stąd zmienia całkowicie postać rzeczy, bo stąd król zdąży. Stąd król zdąży. Natomiast tutaj, stąd, król nie zdąży. Ma tempo jedno za daleko. Kasen dostrzegł to bez problemu. Coś niesamowitego, moi drodzy. Taka niby niewinna końcówka, tyle możliwości, masa ruchów. Ja czasami jestem na siebie wściekły, bo gram te, nie wiem, blice, te pięciominutówki. Płytko, nie licząc tam w tych końcówkach, gdzieś tam intuicyjnie, a tam w tych pozycjach drzemią takie właśnie możliwości, które nigdy nie będą przeze mnie dostrzeżone. To jest smutne, że człowiek jest tak nieświadomy, kiedy wydaje mu się, że jest świadomy. Dobra, poszedłem troszeczkę filozoficznie. Dziękuję za uwagę, moi drodzy, jego weekendu i do widzenia.